Cały czas dzisiaj, proszę Państwa, w naszym radiu Tok FM Ekstra Saska Kępa. Dzisiaj 26 już maja 2014 roku. Mówimy o rzeczach niepotrzebnych, proszę Państwa, a więc kaszlenie, chrumczenie, breszenie, przeszkadzanie sobie, zaglądanie sobie do oczu, napadanie, no różnych rzeczy robienie. Także no jesteśmy cały czas w Polsce, jesteśmy cały czas w katolickiej Polsce, a na Mazowszu, nad Wisłą, proszę Państwa, no i obserwujemy tutaj w obrębie tej szkoły, co potrzebne, co niepotrzebne, że potrzebne to było to, że Bożena Rossa i że to myśmy zaszczepili w niej taką miłość do Stwórcy, wiarę, nadzieję w Jehowę Boga, że ona sama zaczęła mówić, że Bóg to jest Jahwe, że Bóg to jest Jehowa. Taka dziadyga chodzi, proszę Państwa, i tu się wścieka na nas, ale zagląda, bo to są śmietnikowi. Także, proszę Państwa, jak oni tam na Grochowskiej urzędują, to oni mają, proszę Państwa, biznes w świątek, piątek i niedziela od 4 rano. Czyli, że oprócz rzeczy potrzebnych, że tam na Saskiej Kępie w szkole podstawowej Bożena Rossa uczyła, nasza koleżanka, polonistka, że Bóg to się nazywa Jahwe, że Bóg to się nazywa Jehowa, no to są rzeczy niepotrzebne, czyli że tak opowiadamy o Irze waszej warszawskiej, Reczku, który tam na Szczęśliwicach, na Ochocie zawsze rano do parku tam biegał i butelki zbierał, no i potem chodził, no to jest męczarnia, proszę Państwa, jeżeli chodzi o lato, to jest męczarnia, no ale rano, no to nie ma, proszę Państwa, ani upału, ani źle, jest bardzo przyjemnie rano, także on skoro świt chodził, to te butelki, proszę Państwa, zbierał i potem no, na byle co, na piwo, a głównie na piwo, tak. To teraz on chodzi po maszynkach, szuka tych pieniędzy, gdzie to jest, gdzie co się da. Także proszę Państwa, a ludzie robią zdjęcia, każdy jest zainteresowany. Podobny nawet ten facet do Jaśka Jasnorzewskiego, ale to nie jest Jaśko Jasnorzewski, bo to jest młodszy człowiek i ciut wyższy. A Janek już taki kwadratowy się robi, Jasnorzewski, no bo on był kiedyś bardziej szczupły. No i ten Janek Jasnorzewski też niepotrzebnie skończył Akademię Teologii Katolickiej, proszę Państwa. Gdzieś tu w Warszawie, Akademia Teologii Katolickiej, chyba na Bielanach, tak. No i skończył tę Akademię Teologii Katolickiej i poślubił taką kobietę, to jest koleżanka ze szkoły, gruba, która, no, jabłka sprzedaje, bo ma całą rodzinę, proszę Państwa, całą taką rodzinę, która handluje gruszkami, która handluje śliwkami i on po prostu pomaga jej sprzedawać, a jeszcze zwłaszcza, gdy jest jej mężem, prawda? Także Janek Jasnorzewski, także niepotrzebnie skończył Akademię Teologii Katolickiej. No tak troszeczkę się poczytałyśmy, porozmawiałyśmy, ale bardzo się miłujemy. Właściwie to powinniśmy się byli nienawidzić, jeżeli on skończył Akademię Teologii Katolickiej. Także proszę Państwa, tu mieszka na osiedlu Saska Kępa Janek Jasnorzewski. Tak. Niepotrzebnie dziadule katolickie kupcą, proszę Państwa, no to jako wyznawcy papieża, jako osoby, które no nawet jeśli chodziły do kościoła, bo tak jak mówię, że są teraz poszczególne osoby strasznie leniwe i nigdzie nie chodzą, nawet na głosowanie nie chodzą. Leniwcy, Polacy to tacy są. Czyli dzisiaj 26 przy okazji wyszło, proszę Państwa, że w naszym radiu Tok FM Ekstra, że Janek Jasnorzewski niepotrzebnie skończył Akademię Teologii Katolickiej, no bo właściwie to on też nie jest taki religijny, ani ta nasza też koleżanka Zofia Maciocha, Zofia Czerwona, która właściwie teraz, no to jest, proszę Państwa, pod jezuitami, stoi tam, chodzi to i żebrze. Czerwona Zofia nazywa się Maciocha i zwariowała, dlatego jest gruba, taka się zrobiła, bo jest na sterydach, proszę Państwa. I no dawno nie widziałam Zofii Czerwonej Maciocha. A ile razy tam nie przejść koło jezuitów, to ona napada
atakuje, ale ona dość wolno chodzi, także nie ma co się jej tam obawiać oczywiście. Rzecz o złotówkę, o 2 złote, żeby jej zrobić w delikatesach na Piwnej, proszę Państwa, jakieś tam szybkie zakupy, żeby zrobić. Także jeszcze raz przejdźmy się wzdłuż tegoż budynku, tych murali na Saskiej Kępie na Pradze Południe, w katolickiej Polsce, na Mazowszu nad Wisłą. Tutaj Janek Jasnorzewski mieszka, tutaj mieszka Janek Witek, tu mieszka same Janki. Czyli po prostu osoby takie przegrane właściwie, no bo przepraszam bardzo, ja to nie wiem jaką szkołę bym kończyła, to ja niczego nie żałuję, w sensie, że na przykład jeżeli przyszli do mnie świadkowie Jehowy, zarazili mnie Słowem Bożym jako prawdą, no bo w Biblii prawda jest, ale ona może być o tyle ukryta, że tutaj czy ci katolicy, czy tam inni ludzie nie są nauczeni, proszę Państwa, czytania Pisma Świętego. A więc nie są nauczeni czytania Pisma Świętego. My sami tego doświadczyli. Proszę Państwa, tak byliśmy na wioskach, czy to pod Suwałkami, czy tu, czy tam. Proszę Państwa, to gdzieś tam u ludzi w szafce, w kredensie, w szafce, w meblach stał Nowy Testament. I to albo księdza Dąbrowskiego, księdza Romaniuka. Kiedyś jeszcze tutaj pod Warszawą, gdzie te jabłka rosną, proszę Państwa, grójce, nie grójce, to ksiądz nam chyba ze 100 egzemplarzy Pisma Świętego w przekładzie księdza Romaniuka swojego rozdał. To jest bardzo dobry przekład. Akurat teraz jest nawet Biblia księdza Romaniuka. To jest rzecz bardzo potrzebna, że 7 tysięcy razy występuje słowo Jahwe. Jahwe. Potrzebnie czy niepotrzebnie? Potrzebnie. No i my właśnie potrzebnie mówimy o tym dzisiaj, proszę Państwa, gdy mamy już 26 maja 2014 roku. A wciąż tutaj przechodzimy, bo wracamy, okrążaliśmy na Saskiej Kępie szkołę podstawową, gdzie Boże Narodzenie, sama moja koleżanka, aby nie powiedzieć tylko świętej pamięci, prawda? Koleżanka Bożena Rossa uczyła, że Bóg to Jahwe, że Bóg ma swoje imię, że Jehowa nie jest osobą bezimienną, że Jehowa to znaczy ten, który powoduje, że się staje, że to jest Bóg Jahwe w działaniu, Bóg Jahwe w takim działaniu dobroczynnym dla Was, że chce Wam pomóc, że tylko do 3. i 4. pokolenia Bóg okazuje taką jakby złość po waszemu katolickiemu, no bo wy to zaraz to piekło wymyśliliście, prawda? A przecież Bóg, nawet jak Izraelici kiedyś odeszli i składali swoje dzieci w ofierze Bogu Molochowi, paląc w ogniu te dzieci, proszę Państwa, to Bóg jakby powiedział, że czegoś takiego nawet nie pomyślałem, tak mówiąc bardzo po ludzku, językiem ludzkim. Czegoś takiego nawet nie pomyślałem. Także proszę Państwa, Jehowa Bóg takiej teorii piekła, gdzie ludzie się męczą, to nigdy by nie wymyślił, nigdy by do umysłu Bożego to nie wpadło, nie weszło. A u ludzi prędko, tak, no bo jak się spada z dziada na gada. I proszę Państwa, bardzo dużo mamy tutaj. No to jeszcze to, że te typy są drugiej kategorii, drugiej klasy, jak to Michnik powiedział, proszę Państwa, co w parafii Zakarii było ogłoszone 2 lata temu na święta zimowe, święta Bożego Narodzenia, że proboszcz parafii powiedział, czy Wy, moi drodzy bracia, zgadzacie się, że ten kościół katolicki, ten nasz, no bo to wszystko przecież tam pod Wilanowem, no to przecież, proszę Państwa, katolicy, że jest drugiej klasy, że jest drugiej kategorii, wszyscy zaczęli tam, jak to ci katolicy, wrzeszczeć. Nie, nie, nigdy, że nie, że oni chcą być tą pierwszą klasą, taką, że niby najważniejszą. No ale cały czas Państwo zobaczą, że i tak są drugą klasą, w sensie, że do tej drugiej klasy doszli. Nawet Kaczyński taki niby zadowolony był z tej drugiej klasy, że osiągnięcia, jakie osiągnięcia wczoraj były, proszę Państwa, 25 maja 2014 roku. No, że jednak
ciut więcej głosów Tusk otrzymał, a że ten cały Kaczyński to otrzymał ciut mniej głosów, także że jakby przegrał, także że jakby na pierwszym miejscu był, proszę Państwa, cały ten Tusk. Także jeszcze, proszę Państwa, jesteśmy tutaj na osiedlu Sacnatem, jeszcze ta nasza szkoła, musimy ją dobrze pokazać, żebyście Państwo wiedzieli, że w Piśmie Świętym jest imię Boże Jahwe, jest to tetragram, który przez Żydów to 3-4 rodzaje rodów było, którzy byli bardzo zainteresowani przepisywaniem Biblii, Soferim, z dziada pradziada, to kiedyś tak, proszę Państwa, przechodziło z rodziców, z dziadków, z rodziców na dzieci przechodziła ta cała metoda, forma przepisywania Pisma Świętego. Całe rody przepisywały Biblię i ta Biblia, ponieważ była święta, no to przynajmniej dla nich święta, no bo dzisiaj skoro Biblia jest na świetniku, Biblia jest na ulicy, na bruku, pod Pałacem Kultury Stalina i Lenina, a my tu jak siądziemy w 520, to w 15 minut znajdziemy się na ulicy Marszałkowskiej przed Pałacem Kultury Stalina i Lenina, jako że jesteśmy tutaj w katolickiej Polsce, a jesteśmy na Mazowszu, nad Wisłą, w Warszawie, proszę Państwa. Także no niestety tutaj tej Biblii się nie szanuje, katolicka Polska, a zawsze Biblię paliła na stosie, nawet ludzi paliła na stosie. Oczy im wykalała, ręce obcinała, nogi obcinała, języki obcinała, żeby nie mówili. Nawet i kiedyś, bo to były też te żydowskie tradycje, tutaj Janek Witek narzeka na Żydów, a oni to wszyscy tej parafii Saska Kępa, no tu gdzie on należy, to co oni robili w tradycji swojej. Też tak jak Jeremiasza, gdyby Jeremiasz był wdyby zakuty, żeby nie był w Babilonie, proszę Państwa, zakuty w dybach i mówił o tym, co się dzieje w Jeruzalem. Na odległość wypowiadał proroctwo, ale był zakuty. Zakuty, tak, zakuty. Mówi się zakuty łeb, na przykład barani, a baran to nic tam nie straci, on ma silny układ kostny i mózgowi mu, jego nic się nie stanie. Także nawet z tej tu obsługi, to w tych lochach chodzą, w tych, tak nawet wrzeszczy, co mówisz, o tutaj z tych, co mówisz, to oni muszą wrzeszczeć, no bo to przecież tam jak te przewody elektryczne sprawdzają w dole, no to przecież musi wrzeszczeć. Także proszę Państwa, tak czy siak, jesteśmy tutaj na Saskiej Kępie i mamy tutaj na podglądzie szkołę właśnie podstawową, gdzie Bożonarodca uczyła, że Bóg to Jahwe. Dobry uczynek przynajmniej, no bo za darmo to katoliczka by nie chciała, za darmo by Żyd nie chciał, czy jakikolwiek mazowiecki salceson warszawski, za darmo nic by nie chciał, no bo teraz czy życie tanie, czy drogie, to nie o to chodzi. Nawet nie zawsze o pieniądze chodzi. Chodzi o autorytaryzm, czyli coś takiego, co nie pozwala na przykład warszawiakowi żyć. A tu typowy taki warszawiak idzie i może na przykład nieść, proszę Państwa, 100 paczek petów, prawda? Petów, czyli papierosów. I żeby taki ktoś podszedł i poprosił o jedną paczkę, no jeżeli on ma 100 i dla siebie, to ma i ciągnie dla siebie, do swojego domu, to on przecież nie da, on napluje, na kaszle, na chrumcze, obrazi ob tego, ob tamtego. Także nie dadzą, proszę Państwa. Są to systemy zaborcze, takie niepodzielne, nieukładne, te salcesonowe, warszawskie. Autorytarne, czyli że chce panować, chce rządzić. No, rządzić, a nie ma czym, bo tak. Biblii nie znają, prawdy nie znają, Duchem Bożym nie żyją, czyli po prostu jako te gady, alde gady. Także proszę Państwa, no to to jest bardzo złe. No i tutaj, gdy jesteśmy przy Saskiej Kępie, to
właśnie możemy powiedzieć o Warszawie to, no bo jesteśmy cały czas, proszę Państwa, w Warszawie, w katolickiej Polsce, na Mazowszu, nad Wisłą. Dzisiaj 26 maja 2014 mówimy o rzeczach niepotrzebnych. Że niepotrzebnie też Biblię tutaj w Warszawie wyrzuca się do śmietnika, no bo to jednak świadczy źle, prawda? Świadczy źle o ludziach, świadczy źle o charakterze. To się wyda. Bo ludzie dojdą do tego, co było w średniowieczu, że w końcu dla nich będzie na przykład bardzo ciekawą historią, tak jak i dla mnie historią ciekawą było to, że w średniowieczu Biblię palili na stosie, że ludzi palili na stosie. To jest strasznie ciekawy okres średniowiecze. No, to co dotyczyło też historii kościelnej, katolickiej. Przecież tu nie ma cerkwi, przecież tu nie ma baciuszki prawosławnych ludzi, nie ma ani biskupa Jakuba nie ma. Także proszę Państwa, tutaj na Saskiej Kępie Państwo widzą, nie mogły to być domki wysokie, tylko dwupiętrowe, ale niektórzy Żydzi wymknęli się spod kontroli i tam za nami dalej, jak Państwo pójdziecie, obrońców wyzwolenia, to tam pobudowali tam gdzie Simply Market, tam gdzie takie sklepiczki, wyższe domy, dziesięciopiętrowe, wymykając się jakby spod kontroli. Jan Witek mi tutaj strasznie dużo na ten temat naopowiadał już. Także widzicie Państwo, że my mówimy tutaj o takim podwójnym systemie warszawskim, gdzie jest żydostwo liczące pieniądze, no i dziadostwo, czyli po prostu żydokatolicy, no bo właściwie to Żydzi są na pierwszym miejscu, jakby, prawda? Czy mówią, że w rządzie ci, którzy kierują Polską, no to, że to są Żydzi. Żydzi rządzą krajem, tak. Rządzą pieniędzy. No. Żydzi, że. I tutaj, proszę Państwa, też taki układ salcesonowy, że biegają matka z dziećmi po trawie, po tych różnych takich, no bo po co ma chodzić po chodniku, skoro piekarnia, kiosk jest wystawiony tutaj, prawda? Także, no, zapraszamy Państwa serdecznie tutaj do reklamy w katolickiej Polsce, a na Mazowszu, nad Wisłą. Także dużo jeść nie można, Janka Witka też oduczamy od żarcia, żeby nie żreć tyle, bo jemu ten brzuch dinosaurowy, dinosaurosers, dinosaurowy rośnie. No. Także proszę Państwa, już tej szkoły to niewiele widać przez ten mostek, no ale mamy tę świadomość, że jesteśmy na Saskiej Kępie, a dzisiaj omawiamy rzeczy potrzebne, że Jahwe, głoszenie Słowa Bożego, i rzeczy niepotrzebne, różne takie, że kaszlą, chrumczą, breszą się, nienawidzą, i że ta łódka jest żydowsko-katolicka, że raz katolicy, raz Żydzi. No i teraz katolicy z tym Kaczyńskim. Jeszcze parę punktów, jeszcze jedne wybory będą i być może już ten Kaczyński z katolicyzmem tym swym wygra. Chociaż Jan Witek mówi, że to znowu żydostwo. Że żydostwo jako robactwo, proszę Państwa, wszędzie siedzi. No Jan Witek żydostwo nazywa robactwem, że żydostwo jako robactwo wszędzie siedzi. No i teraz idziemy tutaj, proszę Państwa, wzdłuż trasy łazienkowskiej. Można iść, można dojechać, kupić fakt, jeżeli nie dostałeś metra, bo to w metrze najwięcej jest, że zdaje się, że znowu te tęcze stoi. I oczywiście, że to w Warszawie, no bo to jest kato, kato. Jak świnia się uprze, to świnia może człowieka zagryźć, już niejednego pana swojego zagryzła świnia. No a barany nosem pociągają tutaj te katolickie. Katolickie na 95% w Polsce. Przecież Państwo widzą, że Aleja Stanów Zjednoczonych ze skatą. Cała mapa, proszę Państwa, rozpiski ulic, gdzie co, instytucji też, gdzie co się znajduje tutaj na osiedle Saska Kępa. Tutaj już nie będzie Pragi Południe, no bo tutaj już idzie, proszę Państwa, w kierunku całej tej trasy na Śródmieście.